Z apelem dotyczącym dwóch kwestii zwrócił się do mieszkańców miasta za naszym pośrednictwem prezydent Suwałk Czesław Rankiewicz. Musimy uważać, musimy troszczyć się o swoje zdrowie, zdrowie najbliższych. Musimy respektować te wszystkie zakazy, które zostały ustanowione. Niestety to jest bardzo dokuczliwe, bardzo dolegliwe, ale no, musimy uważać, żeby nie zarazić się. I ja bym prosił, apelował, żeby jednak tego wszystkiego przestrzegać. W dalszej części apelu prezydent miasta podnosi jeszcze jedną kwestię, która niewątpliwie będzie miała wpływ na dalszy przebieg pandemii. Chodzi o szczepienia. Chciałbym również zaapelować i prosić tych mieszkańców naszego miasta, którzy mają możliwość zaszczepienia się, żeby skorzystać z tego, bo mamy przypadek w jednej z miejskich instytucji, która mogła skorzystać, osoba, która mogła skorzystać właśnie z tej oferty szczepienia, nie skorzystała i niestety zachorowała i już tej osoby wśród nas nie ma, zmarła. Dlatego też no, pamiętajmy, że medycyna, że lekarze doskonale wiedzą, co trzeba robić. Jeżeli specjaliści mówią, że warto szczepić się, to słuchajmy tych osób i korzystajmy z tego, jeżeli przychodzi już ten czas, ta pora, że możemy zarejestrować się i skorzystać z tej szczepionki, jednej czy drugiej, bo są różne zdania na temat tych poszczególnych szczepionek, to warto z tej oferty skorzystać. Dbajmy po prostu o swoje zdrowie. Prezydent miasta poinformował nas również, że w najbliższych dniach do Suwałk dotrze transport maseczek przeznaczonych dla wszystkich mieszkańców. Z rządowych rezerw materiałowych otrzymamy maseczki do rozdysponowania wśród naszych mieszkańców. Tych maseczek będziemy mieli 280 tysięcy, czyli 4 maseczki na jednego mieszkańca. No może trochę mniej będzie, bo pewnie statystycznie podejdzie tam rząd i przyzna nam tyle, ile mamy faktycznie mieszkańców, a 70 tysięcy mieszkańców jeszcze nie mamy. I nie wiadomo, czy będziemy mieli, ale te maseczki powinny trafić do mieszkańców. Moją rolą i służb podległych jest rozdysponowanie właśnie tych maseczek i proszę śledzić lokalne media. Informację o miejscu i terminie oraz godzinach wydawania maseczek przekażemy niezwłocznie po jej otrzymaniu.